Czas na kolejny odcinek rankingu w Room TV. Opowiadaliśmy Wam kilka odcinków temu o rajdach, które kończyły się najmniejszymi przewagami. Teraz czas na wyścigi. Tutaj wybór jest znacznie trudniejszy, bowiem niezliczone są serie wyścigowe, w których rywalizują kierowcy na całym świecie. A bardzo często rywalizacja w nich jest bardzo zacięta. My postanowiliśmy wybrać 5 najbardziej fascynujących zakończeń wyścigów i tym razem będzie to subiektywna ocena redakcji w Room TV. Gotowi na fantastyczne emocje? To zaczynamy! Na miejscu 5 fascynujący finał wyścigu Indy 500, który miał miejsce w 2013 roku na torze Indianapolis. 24 maja doszło do sytuacji, którą nawet jak na szaleńcze zawody za oceanem była wyjątkowa. Irlandczyk Peter Dempsey na ostatnim okrążeniu jechał na 4. miejscu. Przed nim miała miejsce fantastyczna walka o zwycięstwo, gdzie bok w bok jechało aż 3 kierowców. Gabby Chaves, Karls Munoz i Sage Karam. Już widok 3 jadących wyścigówek był fantastyczny i wskazywał na genialny finisz, ale w to włączył się jeszcze Dempsey, który wyprzedził walczącą trójkę i wygrał o 26 tysięcznych sekundy. Dla Irlandczyka było to pierwsze w historii jego startów zwycięstwo na torze Indii i do dziś jedyne. Na miejscu 4 finałowe zawody brytyjskich mistrzostw samochodów turystycznych, czyli BTCC z roku 2009. Ostatnia, 10. runda odbywała się na torze Brands Hatch. O mistrzostwo w serii walczyli Fabrizio Giovanardi, Colin Tarkington i Jason Plato. Przed ostatnim okrążeniem sobotniego wyścigu prowadził Tom Chilton, a za jego plecami jechał Jason Plato. Miał on jeszcze teoretyczne szanse na zwycięstwo w serii, ale przede wszystkim musiał wyprzedzić Chiltona. Po fantastycznej walce Plato jadący Chevroletem Lacetti wyprzedził jadącego Fordem Focusem Toma Chiltona na ostatnim zakręcie, zakręcie Clarka, schodząc do wewnętrznej. Na mecie dzieliła ich różnica 15 tysięcznych sekundy. Niestety Plato zaprzepaścił to zwycięstwo, słabo startując w 2 ostatnich niedzielnych wyścigach tego weekendu, ostatecznie zajmując 2. miejsce w sezonie. Na pozycji 3 cofamy się w czasie do roku 1986. To była 2. runda sezonu Formuły 1. Rywalizacja odbywała się na torze w Jerez w Hiszpanii. Kwalifikacje padły łupem Ayrtona Senny i było to 9. pole position zdobyte przez fantastycznego Brazylijczyka oraz jubileuszowe 100. pole position zdobyte przez zespół Lotusa. Podczas wyścigu kierowcy mieli do przejechania 72 okrążenia, czyli ponad 300 km, a i tak najważniejsze rzeczy wydarzyły się na ostatnim okrążeniu. Gdy ono się rozpoczynało, Nigel Mansell miał 0,5 sekundy straty do prowadzącego Senny, ale udało mu się dogonić Brazylijczyka, nie udało mu się tylko go wyprzedzić. Przegrał o 14 tysięcznych sekundy. Miejsce 2 i pozostajemy przy Formule 1. 16. runda sezonu 2002 odbywała się na torze Indianapolis. To były czasy, gdy w rywalizacji królował Michael Schumacher i Ferrari. Jednak ten wyścig nie był jego zwycięstwem. Wygrał kwalifikacje. Nad swoim zespołowym kolegą Rubensem Barrichello miał 268 tysięcznych przewagi. To mało, prawda? A wyobraźcie sobie, że wyścig przegrał o jeszcze mniej. Na ostatniej prostej, po przejechaniu 73 okrążeń, po przebyciu 306 km, Brazylijczyk wyprzedził Niemca o 11 tysięcy. Sekundy. Pomimo tej przegranej, Schumacher zdobył mistrzowski tytuł w 2002 roku. I czas na miejsce 1, a tutaj finał wyścigu Caroline Dutch Dealers 400, czyli seria NASCAR. W roku 2003. Przy wrzawie 55 tysięcy kibiców miała miejsce historia, która jest nie do podrobienia. Kierowcy do przejechania mieli 293 okrążenia. Z perspektywy Europejczyka działo się niewiele, ale to, co miało miejsce podczas ostatniego okrążenia, zwala z nóg. Prawdziwa wojna o zwycięstwo wywiązała się pomiędzy Rickiem Cravem, numer 32, a Kurtem Buschem, numer 97. Pierwszy jechał Pontiakiem, drugi Fordem. Bush prowadził, ale w ostatnią prostą wpadli już jadąc bok w bok, dosłownie, prawie zczepieni błotnikami. Ostatecznie wygrał Craven, wyprzedzając Busha o 2000 sekundy. To było coś niebywałego. A jakie wyścigi wy szczególnie zapamiętaliście? Napiszcie nam o tym i nie zapomnijcie subskrybować w Room TV, właśnie tutaj, wciskając ten przycisk.